Witam serdecznie Państwa, nazywam się Bryl Michał. Chciałbym w dniu dzisiejszym opowiedzieć Państwu o jednym z najciekawszych produktów, które mamy w ofercie. Jest to produkt o tyle ciekawy, że osobiście testowałem go we własnej saunie i muszę przyznać się Państwu, że jakość tego produktu jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Mówimy o piecu firmy Mondex. Piec nazywa się Klapi. Jest to bardzo ciekawa jednostka. Jest to piec przeznaczony do saun o kubaturze od 8 do 16 metrów sześciennych. To bardzo ciekawe. Jest to niewielki piec. Sam piec ma wysokość 75 cm. Średnica tego pieca to 42 cm. Zewnętrzna część pieca jest wykonana ze stali nierdzewnej, również drzwiczki, popielnik. Ciekawą rzeczą dotyczącą tego pieca jest to, że ten piec ma wzmocnione palenisko. Grubość tego paleniska wynosi 8 mm. Kolejną zaletą tej jednostki grzewczej jest to, że ta jednostka zawiera stosunkowo dużo kamieni w stosunku do wielkości. W tym piecu mamy 80 kg kamienia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ciężar własny tego pieca, to jest 52 kg plus wagę kamienia, no to mamy łączną wagę pieca z kamieniami 132 kg, czyli bezwładność tego pieca jest bardzo przyzwoita. 132 kg to jest bezwładność, która pozwoli utrzymywać przez długi czas ciepło w saunie. Poza tym im większa bezwładność jednostki grzewczej, tym większe prawdopodobieństwo, że w saunie nie pojawią się procesy gnilne, o czym wielokrotnie Państwu już mówiłem we wcześniejszych filmach. Co mnie najbardziej zaskoczyło w wypadku tego pieca? Otóż głębokość palenistka jest bardzo duża. Tutaj można swobodnie położyć kłody, które mają niemal 40 cm. Kolejną rzeczą jest sprawność energetyczna tego pieca. Jest to piec, który ma sprawność na poziomie powyżej 70%, czyli jest to sprawność porównywalna z piecami, które mamy w ofercie firmy Misa. Mamy do czynienia z piecem firmy Mondex. Sprawność 72% czy 73% pozwala nam uzyskać relatywnie dużo ciepła z niewielkiej ilości paliwa, czyli im niższa sprawność, ponownie powtarzam się, tym musimy zużyć większą ilość paliwa, żeby przegrzać taką jednostkę grzewczą, piec. I większość ciepła przy niskiej sprawności jest emitowana do systemu kominowego. Natomiast w wypadku tego pieca mamy wysoką sprawność, co powoduje, że system kominowy, mamy tutaj możliwość zamontowania kominu bezpośrednio u góry, czyli systemu kominowego, który będzie montowany pionowo, bądź też możemy wpiąć się w istniejący system kominowy wymurowany, tam z tyłu jest możliwość odbezpieczenia zaślepionego króćca i podłączenia się. Jeżeli chodzi o sprawność pieca, im wyższa sprawność pieca, tym możemy się czuć bezpieczniej w saunie. Dlaczego? Pokażę to na przykładzie. W wypadku naszych systemów kominowych, które sugerujemy klientom, pierwsza rura kominowa, która wychodzi bezpośrednio z pieca, jest to rura o grubości 1 mm. Jest to rura żaroodporna i kwasoodporna. Montujemy ją w tym miejscu. Króciec tego pieca to 115 mm. Przy sprawności 72-73% pieca temperatura spalin nie przekracza temperatury 340 stopni. Przy takiej temperaturze 340 stopni rura kominowa nie nagrzewa się do czerwoności. Ponadto, jeżeli uwzględnimy normy bezpieczeństwa, to proszę pamiętać, że bezpieczna odległość od tego elementu systemu kominowego do elementów palnych według naszych norm powinna wynosić 50 cm. Jeżeli mamy temperaturę spalin na poziomie 340 stopni, to ryzyko pożaru jest naprawdę niewielkie. Samozapłon drewna następuje iglastego drewna w temperaturze 336 stopni, czy 338, mogę się mylić tam o 2 stopnie.
Przy temperaturze 340 stopni, maksymalnej temperaturze spalin, ryzyko jest naprawdę niewielkie. Aby zniwelować i to zagrożenie, można zastosować tak zwany kosz kominowy. Nakładamy, to jest oryginalny kosz firmy Mondex, można go nałożyć na pierwszy element systemu kominowego i zasypać ten kosz kamieniami. Wówczas minerał odbiera ciepło od systemu kominowego i dodatkowo zwiększamy bezwładność pieca, czyli mamy 132 kg plus 20 kg kamienia, czyli będziemy mieli 150 kg bezwładności. Oczywiście kolejnym elementem w saunie w systemie kominowym będzie zawsze początek rury izolowanej. I proszę pamiętać o tym, że nigdy tego nie powinniśmy zmieniać. Maksymalna wysokość rury nieizolowanej w saunie to jest maksymalnie 50 cm. Im wyższa jest rura nieizolowana, tym większe ryzyko pożaru. Dlaczego? Ponieważ we wszystkich przepisach dotyczących piecy opalanych drewnem jest informacja, iż maksymalna wysokość do części palnych od górnej części pieca to 120 cm. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę Państwa, że w zestawie mamy kamienie także firmy Mondex. Są to kamienie bardzo dobrej jakości. Muszę powiedzieć, że są one bardzo czyste. Kamienie praktycznie nie wymagają wstępnego mycia, zanim włożymy te kamienie do kosza pieca. Jeszcze jedną istotną rzeczą w wypadku piecy opalanych drewnem, tutaj na przykładzie tego pieca też chciałbym o tym powiedzieć, jest to, że piec nie może stać na elementach drewnianych. Według zaleceń producentów, czy to będzie firma Misa, czy Harvia, czy to będzie firma Mondex, bądź też inni producenci, zaleca się, żeby piec stał zawsze na płycie betonowej o grubości 5 cm, bądź na specjalnej podstawie przeznaczonej do instalacji pieca opalanego drewnem. Bezpieczne odległości od pieca Mondex Klapi do części palnej wynoszą 25 cm. Jest to niewielka odległość, 25 cm z boku i z tyłu. Natomiast w wypadku przedniej części pieca ta odległość wynosi 50 cm. W komplecie tego pieca znajduje się także przedłużenie o grubości 2 mm systemu kominowego, które można wykorzystać do tego, aby wpiąć się w istniejący komin murowany. Wystarczy jeszcze haczyk, ruszt w tym piecu jest wykonany z żeliwa. Piec równomiernie przegrzewa saunę. Duża ilość kamienia też pozwala wykorzystywać większą ilość wody w saunie. Możemy bezpiecznie polewać ten piec wodą. No i to, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, ten piec bardzo dobrze przegrzewa kamień do temperatury powyżej 400 stopni, przez co można uzyskać miękką parę. Tą miękką parę uzyskujemy właśnie przy takich wysokich temperaturach kamienia. Zapraszamy, żeby Państwo zapoznali się z ofertą tego pieca, również z ilustracjami pokazującymi instalację tego pieca w różnych saunach. Znajdziecie to Państwo na naszej stronie, Dobra Sauna. Znajdziecie ten piec pod nazwą Klapi. Polecam go. Jest to naprawdę fajna, dobra jednostka, która świetnie sprawdzi się w Państwa saunie.